W różnych kościołach w Polsce wierni razem z duchownymi gromadzą się, aby modlić się w intencji uchodźców. Dzisiaj my gromadzimy się w tym kościele parafialnym świętych apostołów Piotra i Pawła, by tę trudną sprawę, ten problem, nasze obawy, a przede wszystkim tych ludzi przedstawić Panu Bogu i prosić Go o to, aby dał im opiekę, posyłając chętnych, bliźnich, z gorącymi sercami do pomocy, a wszystkim nam mądrość i rozsądek. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych do kościoła. Witam księdza Tadeusza Webera, który w imieniu arcybiskupa metropolity łódzkiego Marka Jędraszewskiego będzie przewodniczył temu nabożeństwu. Witam serdecznie wszystkich duchownych różnych kościołów, zaczynając od lewej strony, księdza Semka Korozę z kościoła ewangelicko-reformowanego, księdza Michała Makule z kościoła ewangelicko-augsburskiego, który dzisiaj wygłosi kazanie, księdza Jacka Zdrojewskiego z kościoła polsko-katolickiego, księdza profesora Andrzeja Perzyńskiego, który jest współinicjatorem dzisiejszego spotkania z kościoła rzymskokatolickiego i księdza Jakuba Dmitruka z kościoła prawosławnego. Witam serdecznie wszystkich, panią wojewodę, wszystkich księży, wszystkich przybyłych tutaj i zapraszam do gorącej modlitwy.